Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj na tej posesji gościliśmy 2 lata temu u kolegów Tadeusza i Witolda Mocarskich. Kolegów, którzy wtedy zdobyli tutaj w oddziale 0304 Łomża tytuł mistrzów Polski w kategorii GMP. Tutaj zobaczmy, tylko przypomnijmy, gdzie jesteśmy. Jeszcze tam jest taki słynny, znany w Polsce napis Piątnica, to zakłady mleczarskie, tak? Dobrze mówię. Koledzy wtedy nam pokazywali gołębniki, swoją hodowlę, także nie będziemy już o tym tak dokładnie mówić, ale powiemy o tych zmianach, o tych nowościach i no i najważniejsza rzecz, jak im w tym sezonie lotowym 2020 idzie z wynikami. Z tego co ja wiem, bo już się tak chwilkę rozmawialiśmy, to jak to kolega Witek powiedział, że bombę mieli, ja zrozumiałem, że Stratel mówił tą bombę w tym pozytywnym sensie, bo na długim locie 500 km ponad mieliście dużo konkursów, ale to już o szczegółach niech powie któryś tutaj z kolegów. Proszę bardzo. Mieliśmy lot Cedynia 530 km, wkładaliśmy 70 gołębi, prawdopodobnie będzie pierwszy gołąb w oddziale na 100%, bez tego co słychać nikt nie miał wcześniej. Wyprzedził 10 minut pozostałe nasze gołębie i od tego drugiego gołębia, który usiadł do nas, w ciągu 20 minut siadło nam 50 gołębi. Czyli a na lot daliście gołębi 70, tak około 50-52 konkursów. Będzie w konkursie. Dobrze, to a teraz w oddziale jesteście na jakiej pozycji? Na pierwszym miejscu z całości, na drugim stypowany. A powiedzcie jeszcze, przypomnijmy, bo tutaj oddział jest bardzo liczny, bo macie ponad 100 hodowców, chyba 150 nawet, no, tak? Około 150 hodowców. Dobrze. A w waszej hodowli jakieś zmiany od ostatniego czasu się powstą, czy nie? To tak kilka sztuk nowych gołąbków, żeśmy sprowadzili od... Kupiliśmy od Gino Clique, tam z Golden Pringsa właśnie. Ale oryginalnie sami pojechaliście kupić? Lecz nie, kupiliśmy na wystawie, żeśmy tam z nim rozmawiali, od niego żeśmy tam nabyli. Także czyli na razie testujecie dopiero? Tak, testujecie tam jeszcze trochę z Niemiec, kilka gołąbków, tam Super Domena, tam też zaczynają się pokazywać te gołąbki. Ale to są takie... Super Domen to braliście od Rainera Pittmana? To były właśnie, to jest nie bezpośrednio od niego. Ja wiem, tylko tutaj macie właśnie, bo przypomnijmy, tutaj w oddziale Łomża jest, stąd pochodzi Kamil Michałowski. Tak. Który jest, dokładnie, który jest opiekunem w hodowli Rainera Pittmana. No. My tam często hodowcę Kamila Michałowskiego spotykamy, kiedy jedziemy do sklepu dla hodowców.pl. On tam po prostu przyjeżdża, oni tam wspólnie nawet rozpód przenieśli chyba stąd część do Sebastiana Wardęgi, tam właśnie do Krosina. Tutaj jego tata lotuje tutaj, tak? Tak, lotuje. I z jakimi sukcesami? No, teraz końcówkę ma bardzo dobrą. No, przed ostatnim locie miał pierwszego, chyba z tego co pamiętam, i piątego gołębia. No a to synek cwany, nie? Wziął tak, tatę zostawił tutaj, nie? Tam dał gołębie, tutaj każe mu latać, ten, a siedzi sam w Niemczech. Ale chyba w ogólnej klasyfikacji taka w dziesiątce się mieli. Czy jest, czy... No tak około 10. Nie, to jak sobie oczywiście żartuję, ale to tak fajnie wygląda, nie? Tutaj, no nic, ale to jest bardzo i tak fajnie, że tak powiem, macie duży, silny oddział. Teraz mieliście, który lot to był w oddziale u was? Dziewiąty. Zostało wam jeszcze ile? Trzy loty. Straty jakieś były wybitne w tym sezonie? Nie, czyli znaczy, tak. W oddziale, no tak, ale u nas akurat to tak, żeśmy mieli na spisie 100 gołębi, w tej mamy ponad, w tej chwili ponad 70. Czyli nie masz takich dużych strat? Nie mam. To tam były gołębie, które tam żeśmy, one tak jak zawsze trzymaliśmy, takie późne i uruchamiamy zawsze jako tam późnoroczne, bo dwuletnie, to te się gubią, nie? A jeśli chodzi o stare gołębie, to praktycznie się tam nie gubią. Tu widziałem na spisie, jak pokazywaliśmy ten ostatni lot, tam było bardzo dużo gołębi dwuletnich, ale było też takie z 2016 roku, 17, starsze właśnie te gołębie, które podejrzewam właśnie tą mistrzostwo wtedy wylatały, co? No dokładnie. Tak, właśnie to jest, no, kilka tych najlepszych gołąbków to nie mamy z tego, co zrobiły nam te drużyny w GMP. A co, sprzedane czy zginęły? Jeden, wiadomo, to jeden to jest złote medaliskie, co to sprzedaliśmy, natomiast następny gołąbek, no, pech chciał, że miał jeden słaby konkurs z Cedyni, z 500-ki, chcieliśmy, żeby nam powtórzył, to miało 24 w D. I chcieliśmy, aby tam zrobił ten, i pomylił kierunki, poszedł sobie do Niemiec i Jaszum, bo tam zjadł, przysłali mi Niemcy zdjęcie. Obrączki? Gołębia. Całego z obrączki. Całego jeszcze tam, że dzieci przyniosły, bo dzwoniłem do niego, do Niemca. Jeszcze żył, ale 10 minut i te obrażenia miał dosyć duże. Głowa była w porządku, tylko tak z tyłu kuper był porozrywany. To widać, ten mały Jaszombek go tam zaatakował. To poszedł w przeciwnym kierunku, zamiast do domu, to poszedł tam na Niemcy. No to on też zginął, następnego gąbka też, żeśmy super gąbka zgubili, to z ciężkiej też 500-ki wracał, siadł na picie wody, ci się bawiły, kijem mu te żyły praktycznie zabiły też na mnie.
co zrobić. Tutaj teraz, kiedy ostatnio byliśmy u was, pokazywaliśmy gołębniki, tam byliście nowe, takie fajne rozwiązania, mieliście te brudniki, takie te siatki. Czy coś zmieniliście od tamtego momentu, czy nie? Może pokażemy, jakby coś było. Nie, tylko żeśmy jeszcze dołożyli kominki te kręcone, nie? Na dachu, żeby było, bo tak jakby było samoczynnie wychodziło. Kręcone to znaczy, że siłą, znaczy tak, na prąd? Żeby wymusić, nie. Aha, wentylatory? Wymusić, tak, nie. Takie wentylatory, one są te, jak to się tam nazywają, one... Te takie okrągłe, takie kopułki? Kręcące. Tak, aha, te. Tak, one się kręcą. I sprawdza się to rozwiązanie? Troszeczkę pomaga to, nie? Żeby, chodzi, żeby to jak najszybciej odprowadzić tą całą z tej poduszki powietrznej, to powietrze, zapylenie, to tak samoczynnie, a tutaj troszeczkę to wyciąga, to są 250 duże i 4 sztuki ich siedzi na takiej dużej powierzchni, to pomaga. A jeżeli chodzi o takie sprawy jak dieta gołębi, co tam im podajecie, co się suplementacja zmieniło? Nie, dalej latamy na karmie Van Robeysa. Dalej to są. Czyli stare, sprawdzone metody. I tak jak widać po tych sukcesach, które teraz macie w oddziale, bo tam, ja rozumiem, nie zawsze się zostaje mistrzem Polski co roku, to tak Waldek Piszczała miał tak 2 razy pod rząd i może kolega Pięczkę jeszcze też był chyba mistrzem, wicemistrzem i tak przez 2 sezony kolejne. Natomiast trzeba przyznać, przypomnijmy, bo to był wasz tytuł, to było tyle też bardzo znaczące, to jak pamiętam, byliśmy na wystawie okręgowej w Kolnie wtedy, to przypominaliśmy, że to jest pierwszy raz, kiedy się zdarzyło, że z okręgu Białystok hodowcy zdobyli tytuł mistrza Polski, tak? Tak. No tak, no tutaj oddział jest dosyć specyficzny, chodzi o rozpiętość oddziału. Między pierwszym a ostatnim gołębnikiem jest to około 80 km. Także no dużo warunki atmosferyczne odgrywają rolę, żeby zrobić wynik, to wiadomo, musi być... No coś za coś, ilość hodowców, ale później niestety ta rozpiętość się robi. W 2018 roku mieliśmy 8 bodajże lotów typowo gorących i pod wiatr. Te gołąbki robiły nam super robotę. Nie? W tym roku mieliśmy jeden taki lot, to mieliśmy też chyba 3 pierwsze w oddziale i w pierwszej szóstce było zamknięte GMP i Inter. Ale to wiadomo, był lot bardzo wymagający i gołąbki sobie poradziły. No już te doświadczone, bo był równy dla wszystkich. Natomiast teraz jak dwie na prawo, na lewo, to albo dół, albo góra, i to są minuty, sekundy i uciekają i już tak nie jest łatwo uzyskać taki dobry wynik. Niedługo się skończą loty gołębi dorosłych, przed nami później będzie chwila przerwy i rozpoczną się loty gołębi młodych. Jak w tym roku silna drużynę przygotowujecie tutaj na te loty? No jest, dosyć duża drużyna. To ile będzie liczyła? W tej chwili tak około 150 jest. Czyli do testowania, tak? Do testowania, ale jest dużo za dużo. A trenujecie jakoś? W tej chwili... Na razie to podejrzewam obloty tylko tutaj wokół gołębnika. Tak, obloty. Na razie ładnie trenują. Tam zawsze coś tam ich tam łapało. Wywożenie jakieś będzie później? Tak. Jak często to będziecie robić? Plany mamy ambitne, ale zawsze to się kończy na planach z braku czasu, bo sezon, wiadomo, jest wyczerpujący na loty stare. No i rodzina jest jeszcze, nie? Tak, jest rodzina i później tak to wyjazd, tutaj mamy chwilkę czasu przerwy. Powiedzmy tak szczerze, że jak chce się mieć tą samą żonę, to trzeba niestety troszeczkę te gołębie odpuścić chyba, nie? Tak, no 30 lat już mam. No to już chyba przyzwyczaiła. To jest przyzwyczajenie, tak? No ale to w czasy, oczywiście w czasie sezonu lotowego są w miesiącach letnich zaczynający się na L, czyli listopad, luty realizowane, tak? Tak. No tak jak byłem w wojsku, właśnie też tak zawsze mówili, że młodym oficerom tak preferowali te miesiące do wykorzystywania urlopów. No to tak tytułem żartu, natomiast te nowe nabytki, które mówiłeś po Gino Clicku, to też oczywiście w tej drużynie są, tak? Znaczy nie, tak, no są. Te młode, chodzi mi. A wcześniej, w zeszłym roku, bo tam nie, w zeszłym roku nie, akurat nie było, spotkaliśmy się podczas aukcji Ludzki Gest tam w galerii Ship Wilson. Jakieś z zeszłego roku nowości, które nabyliście, czy coś tam się sprawdza wam, czy nie? No to jest za krótki okres, żeby krótki coś powiedzieć. Ale na młode mogło coś tam lecieć, czy nie? Nigdy nie przykładamy wagi ani do młodych, ani do rocznych gołębi. Nie? Staramy się, żeby to zachować, żeby to naturalnie wszystko dorastało i się rozwijało, żeby nie przeciążać. A z kolei no, lotujemy nawet jeszcze w tym roku, w chwili obecnej, lotujemy gołąbkami z 12 roku. I spisują się super, nie? Także mają tam konkursy, może nie aż tak szpicowe, ale jakiś ciężki lot, no to się dają na przykład pewniaki. Tysiące. No pewniaki, nie? Te przewieje, a ten swoim tempem idzie, także no, nie usuwamy gołębi, bo sumienie nam nie pozwala. Dzisiaj już obloty jakieś były tutaj? Dzisiaj? Tutaj, tak? Tak, ale to wcześniej. Wcześniej właśnie, my tu jesteśmy o godzinie 19, chyba 20 już prawie.
będziemy dalej jechać, także na razie dziękuję. Chyba że koledzy by chcieli nam jeszcze pokazać, jak wygląda w środku gołębniku tytułem przypomnienia. Czy już nie męczycie gołębi wieczorami? W sezonie lotowym tam. To raczej nie będziemy chodzić, także życzymy powodzenia i myślę, że się jeszcze nieraz spotkamy, tym bardziej, że my tutaj na Podlasie, tutaj wspólnie z kolegą jesteśmy, bardzo lubimy przyjeżdżać i tak przy okazji innych prac odwiedziliśmy tutaj kolegów Tadeusza i Witolda Mocarskich. Także gratulujemy, dziękujemy bardzo za czas, który nam poświęcili. Do zobaczenia. Dobry lot. I dziękujemy również. Dobry lot. Dobry lot.